Sąd nad Sodomą i Gomorą jest omawiany w 19 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Sąd nad Sodomą i Gomorą wynikał z tego, że zajęły one niewłaściwe stanowisko. Pan w swojej łasce posługuje się dwojakimi metodami, aby odwrócić serce człowieka od rzeczy tej ziemi. Najpierw odsłania mu wartość i nieprzemijalność tego, co w górze, a potem nicość i przemijalność tego, co na ziemi. Tak widzimy na przykład w liście do Kolosan, 3 rozdział, od 1 do 2 wersetu. Zakończenie 12 rozdziału listu do Hebrajczyków daje nam piękny przykład zastosowania obu tych metod. Po stwierdzeniu, że podeszliśmy do góry Syjon wraz ze wszystkimi przynależnymi jej radościami i przywilejami, apostoł kontynuuje: baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos wówczas, w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc: jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, od 25 do 27 wersetu. Z pewnością lepiej, abyśmy zostali pociągnięci przez radości nieba, niż abyśmy musieli zostać odepchnięci przez troski tej ziemi. Wierzący nie powinien czekać, aż siłą zostanie wyrzucony poza obszar rzeczy doczesnych. Nie powinien czekać, że świat się go wyrzeknie, zanim on się zdecyduje na porzucenie świata. Powinien zrzec się go w mocy społeczności i więzi z niebiańskimi rzeczami. Kto uchwycił się w wierze Chrystusa, nie będzie miał problemów ze zrezygnowaniem ze świata. Dla niego o wiele ciężej byłoby pozostać z nim w społeczności. Gdyby zamiatacz ulic znalazł się nagle w posiadaniu wielkiego majątku, z pewnością zrezygnowałby natychmiast z wykonywania swego dotychczasowego zawodu. Tak samo ma się rzecz z nami. Jeśli przez wiarę będziemy urzeczywistniać nasz cudowny dział w nierdzewiejących dobrach zachowanych dla nas w niebie, nie będziemy mieli trudności z porzuceniem dotychczasowych, doczesnych radości tej ziemi. Przyjrzyjmy się na chwilę słowom rozpoczynającym tę poważną historię. A Lot siedział w bramie Sodomy. Dzisiaj modne są strefy LGBT, wolne od LGBT. Jeśli popatrzymy na to nowoczesnym językiem, to gdzie siedział Lot? W bramie czego? W bramie Sodomy. W bramie strefy takiej, która jest pełna tego, co reprezentuje nam tutaj Sodoma. A Lut siedział w bramie Sodomy. Był zarządcą, był burmistrzem, można by powiedzieć dzisiejszym językiem, albo co najmniej radnym. W tamtych czasach świadczyło to o wysokiej pozycji politycznej. Tak, Lot był politykiem. Tak, Lot wspiął się na wysokie szczeble społeczeństwa. Pozornie jego droga została ukoronowana nie lada sukcesem osobistym. Na początku rozbijał swe namioty aż do Sodomy, jak mówi nam 13 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, od 13 rozdział, od 10 do 12 wersetu. Później Lot wszedł do tego bezbożnego miasta, a teraz widzimy go w 19 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, zasiadającego w bramie jako wpływowego obywatela. Jak bardzo scena ta różni się od tej, którą znajdujemy w pierwszych wersetach poprzedniego 18 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Przyczyna jest jasna. Przez wiarę osiedlił się Abraham jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami. Nic podobnego nie czytamy o Locie. Istnieje mianowicie pytanie, które przenika serce aż do jego niezbadanych głębi, a które powinniśmy zadać sobie przed każdym kolejnym krokiem, który zamierzamy uczynić. A brzmi ono: czy działam z wiary? Cokolwiek nie jest z wiary, jest grzechem. Oraz bez wiary nie można podobać się Bogu. List do Rzymian, 14 rozdział, 23 werset w połączeniu z listem do Hebrajczyków, rozdziałem 11, wersetem 6. Niestety nie można powiedzieć, że przez wiarę Lot siedział w bramie Sodomy. Lot nie znalazł miejsca w wielkim obłoku świadków, którzy wiedli swe życie w mocy wiary. Świat stał się dla Lota pułapką, a atrakcje doczesnego świata okazały się dla Lota w najwyższym stopniu zgubne. Lot nie wytrwał stanowczo we wierze, jak gdyby widział niewidzialnego, jak to mówi nam list do Hebrajczyków, 11 rozdział, 27 werset. Lota wzrok skierowany był na rzeczy widzialne i doczesne, podczas gdy Abraham spoglądał na to, co niewidzialne i wieczne, jak to dokumentuje nam drugi list do Koryntian, 4 rozdział, 18 werset. Różnica pomiędzy tymi dwoma mężczyznami była znacząca. Chociaż wspólnie rozpoczęli podróż, osiągnęli zupełnie inny cel, co się tyczy ich publicznego świadectwa, nie zaś miejsca wiecznego przeznaczenia, bo obaj do nieba trafili do raju. Ale ich publiczne świadectwo było całkowicie różne. Lot był bez wątpienia zbawiony, ale jak przez ogień, gdyż jego dzieło spłonęło. Tak czytamy w pierwszym liście do Koryntian, 3 rozdział. W przeciwieństwie do niego Abraham znalazł szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, jak czytamy w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, wersecie 11. Co więcej, nigdzie nie czytamy, aby Lot miał udział w cudownych przywilejach, jakimi cieszył się Abraham. Zamiast zostać zaszczycony przez odwiedziny Pana, dręczył się dzień w dzień w sprawiedliwej duszy swojej, jak czytamy w drugim liście Piotra, 2 rozdział, 8 werset. Zamiast radować się społecznością z Bogiem, Lot znajdował się z dala od Niego. Zamiast być zdolnym, by wstawiać się za innymi, mógł prosić co najwyżej o samego siebie. Mógł prosić co najwyżej za samego siebie. Pan pozostał u Abrahama, aby podzielić się z nim swoimi myślami i wtajemniczyć go w swe plany, podczas gdy do Sodomy posłał jedynie swoich aniołów, których Lotowi zaledwie z biedą udało się namówić do zatrzymania się w jego domu. Będziemy nocowali na dworze, zaproponowali. Chcieli nocować na dworze. Nie. Będziemy nocowali na dworze, brzmiała ich początkowa odpowiedź, dlatego że mieszkanie Lota nie było dla nich atrakcyjnym miejscem noclegu. Jak bardzo ich wyraźne wzbranianie się przed przyjęciem gościny u Lota różni się od ochotnego zaakceptowania zaproszenia Abrahama wyrażającego się w słowach uczyń tak, jak powiedziałeś. 1 Mojżeszowa, 18 rozdział, werset 5. Przyjęcie gościny jest bardzo znaczące. Wyraża ono społeczność gościa z gospodarzem. Wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. Objawienie 3 rozdział, 20 werset oraz Dzieje Apostolskie, werset 15 rozdziału 16. Z pewnością można by tu przytoczyć słowa samego Pana Jezusa. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Ewangelia według Jana, 14 rozdział, 23 werset. Postawa aniołów względem Lota zawierała zatem jednoznaczne potępienie jego zaangażowania i udziału w sprawach Sodomy. Woleli raczej spędzać całą noc pod gołym niebem, aniżeli nocować pod dachem męża, który znajdował się na niewłaściwym stanowisku. Zdaje się, że ich wyprawa do Sodomy doprawdy nie miała żadnego innego celu, jak tylko uwolnienie Lota. I to ze względu na Abrahama, a nie ze względu na samego Lota. Jak czytamy, a Bóg, niszcząc miasta tego okręgu, wspomniał na Abrahama i ocalił Lota od zagłady, gdy niszczył miasta, w których mieszkał Lot. Widzimy zatem, że dzięki Abrahamowi Lot uszedł przed niechybnym sądem. Jest to fakt godny najwyższej uwagi. Pan nie ma społeczności z usposobionym światowo sercem, a to właśnie miłość do świata skłoniła Lota do zapuszczenia korzeni w moralnym bagnie Sodomy. Nie zaprowadziła go tam wiara. Również nie jego niebiańskie usposobienie, ani jego sprawiedliwa dusza, tylko jego miłość do teraźniejszego złego wieku lub świata. Tak przecież nawet ostrzega nas list do Galacjan, 1 rozdział, 4 werset. To ta właśnie miłość do teraźniejszego złego wieku świata kazała mu najpierw wybrać, potem rozbić namioty aż do Sodomy, a na koniec zasiąść w bramie miasta. Cóż za straszny wybór. Rzeczywiście, to były dziurawe cysterny, które wody zatrzymać nie mogą. Laska nadłamanej trzciny, która wbiła się w jego dłoń, jak to czytamy w Księdze Jeremiasza, 2 rozdział, 13 werset oraz Księdze Izajasza, 36 rozdział, 6 werset. Próby wyznaczania sobie drogi na własną rękę muszą być dla nas ostrzeżeniem. Tak, takie próby wyznaczania sobie drogi na własną rękę muszą się dla nas zakończyć goryczą. Z pewnością popełnimy wtedy najsmutniejsze błędy. O ileż lepiej jest, gdy pozwolimy Bogu wytyczyć naszą ścieżkę i powierzymy Mu wszystko w usposobieniu małego, ufnego dziecka. On jest tym, który w swojej nieomylnej mądrości i nieskończonej miłości może i chce wszystko za nas uregulować. Bez wątpienia Lot uważał, że przesiedlenie się do Sodomy przysłuży się całej rodzinie. Niemniej jednak następstwa tej decyzji pokazują, jak bardzo się mylił. Koniec jego smutnej historii ostrzega nas z całą powagą, abyśmy zwracali baczną uwagę na pierwsze przejawy ogarniającego nas światowego usposobienia. Poprzestawajcie na tym, co macie, ostrzega nas list do Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 5. Dlaczego? Czyżby dlatego, że mamy dobre dochody i wszystkie nasze życzenia są zaspokojone? Czy to powinno być powodem naszego zadowolenia? Nie to, lecz obietnica Pana. Nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę, jak mówi list do Hebrajczyków, 13 rozdział, 4 do 5 wersetu. Jaki to jest błogosławiony dział dziecka Bożego. Gdyby Lot dał się nim zadowolić, nie szukałby obfitych w wodę równin Sodomy.